Znajdujemy się w laboratorium urządzeń elektrycznych, gdzie bada się różne zjawiska, które towarzyszą pracy urządzeniom. To laboratorium wymaga zastosowania dużych prądów. Wymuszamy tutaj prądy rzędu kilkuset amper, napięcia rzędu kilkudziesięciu kilowoltów. No i w tej sytuacji obecnej nie da się tego zrealizować wszystkiego drogą elektroniczną przez internet. Warunki, z którymi spotkaliśmy się, wymusiły na nas zmianę jakby podejścia do realizacji tych zajęć. Zmiana ta polega na tym, że częściowo studenci przygotowują się do zajęć teoretycznie poprzez materiały internetowe. Spotykamy się ze studentami na spotkaniach przez nasz system ETELE. Jak również będziemy przesyłali sprawozdania właśnie drogą elektroniczną. Laboratorium wymaga obecności pomiarowej, dlatego studenci spotykają się w bardzo małych grupach, to są grupy 4-5-osobowe, na krótkich zajęciach, które pozwalają im wykonać niezbędne pomiary do tego, aby opracować wyniki pomiarowe później w domu. No i przy zachowaniu takich bardzo radykalnych środków ostrożności, maseczki, rękawiczki, odstępy, studenci wykonują ćwiczenia. Te ćwiczenia wykonują w utrudnionych warunkach, ponieważ są sami przy stanowisku. Każdy student ma swoje stanowisko, wykonuje sam pomiary. Według mojej opinii na pewno zajęcia prowadzone w sposób klasyczny są o wiele lepsze, ponieważ pozwalają nie tylko na przyswojenie materiału dydaktycznego, ale również na integrację pracy w grupach i tak dalej. Tutaj mamy sytuację nieco bardziej skomplikowaną. Ta integracja jest robiona w sposób elektroniczny. No i tego chyba brakuje zarówno prowadzącym, jak i studentom. Zajęcia się różnią tym, że jednak jesteśmy cały czas w domu, zdalnie studiujemy teraz, tak? Mamy ułatwiony kontakt z wykładowcami, o każdej porze możemy do nich napisać i zadzwonić również na przykład na Skype'ie albo na platformie Moodle. Część laboratorium mamy na komputerach, czyli to jest bez różnicy, czy studiujemy w domu, czy jesteśmy na uczelni, ale część laboratoriów takich praktycznych nie mogły się odbyć. Od tamtej pory jesteśmy tak pierwszy raz na uczelni, co i tylko na 2 godziny. Na tym stanowisku badamy rezystancję stykową styków płaskich, jak tu jest pokazane, za pomocą miernika rezystancji i za pomocą takiego specjalnego klucza, co siłę docisku wtedy mierzymy. Dzisiaj przeprowadzam badanie kompensacji mocy biernej. Zajęcia aktualnie wyglądają tak, że nauczyciele wysyłają nam różne materiały, konsultujemy się z nimi przez platformę internetową, ale niestety część zajęć nie da się przeprowadzić online, tak jak na przykład laboratoria, w którym akurat jesteśmy.